Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie zaprasza na początku ferii zimowych na Dzień Dziecka. W ten sposób dość nietypowo, ale już po raz drugi najmłodsi będą mieli okazję uczestniczyć w grach, zabawach i warsztatach. 27 stycznia o godzinie 17 zapraszamy wszystkie dzieci oraz ich rodziców do Starego Ratusza, żeby przeżyć drugi niemożliwy Dzień Dziecka w styczniu. W zeszłym roku świetnie się bawiliśmy na Wyspach Hawajskich. Tym razem zapraszamy dzieci do poznania kultury chińskiej, obchodzenia tej kultury, obchodzenia karnawału, który już się rozpoczyna. Nowy rok 22 stycznia będzie pod znakiem królika wodnego, a my w ramach swoich warsztatów proponujemy mnóstwo warsztatów właśnie manualnych, plastycznych. Do tego będzie można zagrać w giga chińczyka. Ponadto będziemy mogli poznać sztukę tai chi z Michałem Posłusznym, sztukę kaligrafii z Anną Brzezińską Kim, która na co dzień jest aktywna w zakresie właśnie tłumaczenia chińskiego i jest sinolożką. Ponadto będzie bajka Kamishi Bai, będą legendy o 12 znakach chińskich, mnóstwo atrakcji i fantastycznie rozpoczęte ferie, więc mamy nadzieję, że nikogo tutaj z młodych Gnieźnian nie zabraknie. Wstęp jest bezpłatny, na wydarzenie nie będzie zapisów.